Witajcie, moi drodzy przyjaciele. Zapraszam Was na przekaz Jeszuły dotyczący świętej obfitości. Ten przekaz pochodzi ze spotkania w Jaworowym domu. Może Wam pokażę, jak to spotkanie wyglądało. Tak więc spotkania z drogą do Boga przyciągają do siebie cudnych ludzi. Najbliższe spotkanie stacjonarne na żywo będzie w Antoniowie koło Jeleniej Góry. To jest 25-28 maja. Zostały nam na nie ostatnie wolne miejsca, tak więc jeżeli chcecie się zapisać, to link macie po tej stronie ekranu i poniżej. Ośrodek jest piękny, piękna okolica, transformujący czas, a tematem tego spotkania będzie boskie człowieczeństwo, czyli integracja naszego ziemskiego życia niezwykłego, tylko naszego niezwykłego ziemskiego życia z tymi boskimi energiami, o których mówią mistrzowie. Tak więc teraz zapraszam Was na przekaz mistrzów dotyczący właśnie świętej obfitości. A oprócz tego może przypomnę tylko takim wcześniejszym przekazie z pół roku wcześniej. To był przekaz akurat dotyczący najcenniejszego źródła wiedzy, który jest tak jakby trochę w pewien sposób prequelem, czyli czymś, co było wcześniej niż ten przekaz. Warto sobie go przypomnieć. Najcenniejsze źródło wiedzy, przekaz bardzo cenny Jeszuły po tej stronie ekranu. Jak go nie pamiętasz, nie znasz, to warto sobie do niego zajrzeć, w szczególności w obecnej sytuacji, bo to jest bardzo wszystko na czasie. Tak jak zawsze, przekazy dotyczą wielu rzeczy, nie tylko jednej. Zapraszam. Moi drodzy święci oraz umiłowani przyjaciele. Światło. Przestrzeń. Twoja obecność tutaj. Czego przyszedłeś tutaj doświadczać? Czy doświadczasz tutaj pokoju, łaski, przepływu? Czy też może przeciwieństwa? Przepływu, bycia w przepływie, właśnie. Czy to, co do ciebie przychodzi, przypływa, jest tym, co jest następnie przez ciebie obejmowane, obejmowane przez twoją świadomość? Czy też może wzbraniasz się przed tym, co jest, nie przyjmujesz tego, odrzucasz? Chcielibyście być w przepływie. Chcielibyście, aby wasze życie płynęło. Płynęło. Być w przepływie. Przepływ. I teraz, zanim odpowiecie, lub zanim stwierdzicie, że drogi Jeszua, w tym miejscu czy w innym moje życie nie płynie, zanim to stwierdzisz, przyjrzyj się, czy ty jesteś w przepływie. Czy pozwalasz sobie na przepływ życia? Nie, no ale ja zamartwiam się tą drobnostką, która wydarzyła się 3 tygodnie temu, a dla mojej oddzielonej ego psychostruktury jest ona tak ważna. Nie, ja nie mogę być w przepływie, bo zostałem skrzywdzony, jak byłem dzieckiem. Nie mogę być w przepływie, bo to, tamto i siamto. Tu się coś rozpadło, tu się coś zakończyło. Ja nie mogę. Nie potrafię. Powiedzmy sobie wprost, tak żeby nie owijać w bawełnę. Nie mów nie potrafię. Powiedz jeszcze nie chcę. Różnica między tymi dwoma jest zasadnicza. Jak mówisz nie potrafię, nie chcesz spojrzeć na prawdę, jaką jest to, że jeszcze po prostu nie chcesz, żeby sprawy popłynęły, potoczyły się, popłynęły. Jeszcze nie chcesz, jeszcze wstrzymujesz, jeszcze jesteś niczym ta tama zbudowana na rzece. I teraz powiedz, w jaki sposób ma być pełny przepływ przez tamę? Ten przepływ jest ograniczony. Woda jest spiętrzona, jest nierównowaga. Po jednej stronie tamy wody jest więcej, po drugiej mniej.
po to też wznosi się tam. Teraz, skoro wykreowałeś tą nierównowagę, jesteś w jej centrum, to teraz pytanie, gdzie jest rozwiązanie? Usunięcie nierównowagi. No ale Jeszła, czy to znaczy, że ja mam siebie usunąć? Siebie w rozumieniu utożsamienia z sobą, siebie w rozumieniu egotycznej psychostruktury, taki owszem. Pozwól, żeby to się rozłożyło. Pozwól, aby ten przepływ życia zniweczył potrzebę istnienia tej tamy. I wtedy ty uzmysłowisz sobie, że jesteś całością tego przepływu, a nie tylko tą tamą, która czemuś tam się upiera i przy czymś tam się upiera. Nie bądź tym opieraniem. Nie ma takiej potrzeby. Po prostu pozwól na przepływ, a jak przepływ jest hamowany, to zobacz, gdzie go hamujesz, dlaczego, po co i pozwól życiu płynąć. Płynąć, 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 płynąć dalej. Nie zatrzymuj tego przepływu. Nie zatrzymuj tego przepływu życia. I teraz, jeżeli jesteś w miejscu, w takim odcinku rzeki, gdzie ziemia jest nieurodzajna, gdzie ciężko, żeby cokolwiek urosło, gdzie życie i warunki są trudne, czy nie możesz ty pozwolić samemu sobie, abyś się tam nie osadzał, tam nie osiedlał i popłynął po prostu dalej, aż znajdziesz takie miejsce, pojawić się, w którym poczujesz, o, tu jest potencjał. Tu jest potencjał. Tu jest potencjał. Jeżeli okopujesz się przy tym, co masz, przy tym, co jest takie twoje, z czym się utożsamiłeś, to powiedz, w jaki sposób możesz znaleźć obfitość, jeżeli twoja kraina, w której mieszkałeś, w której jesteś, nie była zbyt obfita. Nie jesteś w stanie, jest to trudne, ponieważ twoja zasobność zależy od twojego otoczenia. Tak więc czasami, w niektórych momentach, w niektórych sytuacjach w życiu, to otoczenie ma się trochę zmienić. Ma zostać trochę zmodyfikowane. Popłyń za prądem. I teraz nie jest to pociąg czy pęd do bogactwa, lecz do twojego osobistego doświadczenia światła, miłości, pokoju oraz Boga. Jest to zasadnicza, kluczowa różnica. Jeżeli będzie, zaprawdę będzie potrzeba, abyś posiadał ten wielki dom, czy pałac, czy flotę samochodów, to będziesz je miał. O ile będzie to potrzebne i tobie niezbędne. Tobie niezbędne. Tobie niezbędne. Jeżeli będziesz chciał i będzie to niezbędne, mieć iluś pracowników, firmę, być potentatem ziemskim, to nim zostaniesz, o ile jest ci to niezbędne. A jeżeli po prostu chcesz wieść spokojne życie tam, gdzie jesteś, nie ruszając się z miejsca, bo rozpoznajesz, że dla ciebie konkretnie na ten czas miejsce, w którym jesteś, jest idealne, to powiedz, o ile nie lżejsze, nie bardziej konstruktywne i produktywne będzie twoje życie, jeżeli z tym po prostu się pogodzisz, że sprawy mają się tak, jak się mają, co nie zmienia faktu, że mogą się zmienić, że mogą ewoluować i że ten przepływ, ta obfitość, ten strumień może wypłynąć nawet ze skały. Może wypłynąć nawet ze skały, jeżeli tylko taka będzie wola Boga. To więc proszę, nie mów sobie, jestem na pustyni, na ziemi nieurodzajnej, gdzie nic nie ma, gdzie nie ma szans, gdzie nie ma szans, gdzie nie ma szans na poprawę, ponieważ jeżeli w to wierzysz, to możesz nie dostrzec tej manny spadającej z nieba, tego, co macie pożywić i posilić, co jest ci dawane nawet w tych najtrudniejszych, najcięższych warunkach, kiedy twoja dusza boryka się, kiedy przechodzi przez tak zwany trudny okres, czy przez ciemną noc duszy.
Nie przejmuj się. Nie martw. Cały czas jestem z Tobą. Jestem z Tobą. Prowadzę Cię. Prowadzę Cię dalej i dalej, pokazując Tobie różne krajobrazy, różne elementy, fragmenty Twojego przeszłego już snu. I teraz pokazuję Ci te fragmenty po to, abyś w nich się nie osadzał. Abyś nie myślał, że to jest już wszystko. Że to jest takie ważne, ta przeszłość, to co było, to co minęło. Nie osadzaj się w tym. Nie myśl o tej przeszłości tyle. Nie dawaj jej aż tyle uwagi, ponieważ dla części z Was przeszłość i Wasze przeszłe doświadczenia, to co wgraliście sobie do umysłów, stanowi dla Was istotną przeszkodę w doświadczaniu światła, miłości oraz pokoju Boga. Podkreślę to jeszcze raz. Dla części z Was trudna przeszłość stanowi istotną przeszkodę w doświadczaniu światła, miłości oraz pokoju Boga. Tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Co z tym więc zrobimy? Co zrobimy z tą przeszłością, która stoi na przeszkodzie, abyś ty teraz czuł, czuła, czuła się w przepływie, czuła się w obfitości, czuła się żywa, naprawdę żywa. Będziemy może tą przeszłość wskrzeszać, przeżywać ją na nowo, rozgrzebywać. Będziemy te stare rany na powrót otwierać i zaglądać, co było przyczyną tego wszystkiego. Może będziemy to wypierać i będziemy mówić, nie, nie, ta przeszłość jest nieistotna. To jest nieważne, co zadziało się kiedyś. Ja czuję jakiś tam ból w sobie, ale nie patrzmy na to. Idźmy do przodu. Przyjmy do przodu. Nieważne, nie baczę na przeszłość. Jej nie ma. A kiedy tak naprawdę w środku cały czas czujesz ból. Ból, 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 ból związany z tą przeszłością, związany z nią, związany z nią. Pozwól sobie rzucić okiem, proszę, na to, co jest tą tamą, co jest tą przeszkodą, co jest tą taką barierą, która nie pozwala, aby światło, a za nim obfitość płynęły przez Ciebie i do Ciebie szerszym strumieniem. Co jest tym czymś, tą jedną rzeczą? Odpowiedź jest prosta. Nie jest ona przesadnie skomplikowana? Ten ból jest tą tamą. To już jest proste. Ten ból, który Cię gdzieś czasami zatrzymuje, i wkraczasz w niego, wchodzisz i nie możesz wyjść. I widzisz, jaki trud tworzy to w Twoim życiu. I widzisz ten trud, to cierpienie. Nie wiesz, jak wyjść. Nie wiesz, jak wyjść. I owszem, wcześniej mówiliśmy Wam, że ten trud jest ukrytym skarbem, można go zamienić w złoto, w drogocenne surowce. Ale czy Wy na to pozwoliliście, aby się to zadziało? Czy pozwoliliście na ten przepływ? Czy na to pozwoliliście? Zadajcie sobie to pytanie. Czy ja pozwalam na przepływ światła przez moje życie? Czy pozwalam na przepływ obfitości, bogactwa przez moje życie? Jeżeli odpowiadasz tak, gratuluję. Dalsza część tego przekazu nie będzie Ci już potrzebna. Jeżeli natomiast odpowiadasz tak średnio, albo odpowiesz nie, to słuchaj dalej. Słuchaj dalej.
już jesteś u celu. Już tam dotarłeś do tego światła, do tego tak zwanego oświecenia. Już tam dotarłeś, bo Bóg takim cię stworzył. I teraz w swoim umyśle wydaje ci się, że gdzieś nie jesteś. Wydaje ci się, że śnisz gdzieś tam odległy sen, daleki, daleki od Boga, hen daleko, za górami, za lasami. Taką bajeczkę sobie opowiadasz o tej odległości, o tym, jak trudno ci jest przypłynąć, jak trudno jest ci wrócić. A tak naprawdę co chwilę w tym królestwie my ciebie szturchamy i mówimy: mój drogi przyjacielu, przyjaciółko, obudź się, bo nam tutaj chrapiesz i przeszkadzasz. Obudź się. A ty myślisz: nie. To jest trudny sen. Ja nie mogę się obudzić, bo ten sen jest tak trudny, że nie mogę się obudzić. To czy ty chcesz ten sen? Czy ty chcesz tego przepływu i światła? No chcę przepływu i światła, a ten sen jest tak trudny, że jak ja mam z niego wyjść? My mówimy: otwórz oczy. Ale to jest zbyt trudne, przecież ten sen jest koszmarny, pomóż mi w moim śnie. A mówimy: otwórz oczy, sen się skończy. A ty mówisz: nie, daj mi spokój, ja mam swoje problemy. I takie często są właśnie rozmowy. Otwórz, zaprawdę otwórz swoje wnętrze na życiodajny przepływ światła i łaski przez Ciebie. To nie jest tak, że światło i łaska chce przyjść tylko do Ciebie i tylko dla Ciebie, lecz poprzez Ciebie chce być dawana. Chce być dawana. I to nie jest tak, że ta rzeka nie przyniesie Tobie darów również, bo tak będzie. Ale otwórz jej swoją świadomość. Otwórz jej drzwi, bramy swojego serca tak, aby przepływ był obfity. Otwórz te bramy. Po prostu je otwórz. Otwórz. Gdzie jest ta blokada? Kiedy otworzyłeś serce, kiedy otwarłaś serce, gdzie ona jest? Jej nigdy nie było. To była tylko prosta decyzja. Chcę zamknięcia, chcę skostnienia, chcę braku przepływu. Prościa będzie wam dane. Chcesz tak? Dostaniesz. Nie dlatego, że Bóg się na ciebie uparł, nie dlatego, że masz mieć niewiele, tylko dlatego, bo przymknęłeś drzwi, postawiłeś tamę. Nie chcesz mieć tamy, chcesz być w przepływie. Po prostu ją otwórz. Tylko nie pytaj, proszę, jak. Nie pytaj, proszę, jak ten chrapiący, że tego się nie da zrobić, że jak to zastosować w moim życiu. Po prostu otwórz te drzwi. Poczuj tu i teraz, co płynie. Poczuj tu i teraz, co płynie. I postaraj się ten przepływ zachować. I zobacz, jak on podnosi różne energie w tobie, różne elementy twojej psychostruktury mogą być leczone. Leczone, jak jesteś w tym przepływie. Przepływie światła, miłości, łask, wiedzy, zdrowia, sukcesu. Dobra. Po prostu dobra. Jesteś w tym przepływie. Pozwól na niego. Pozwól, niech płynie. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten przekaz ci się podobał, podziel się nim z osobami, które poczujesz, że mogłyby z niego skorzystać. A oprócz tego, tak jak zawsze, w opisie do tego filmu macie informacje o tym, jak możecie wspierać kanał, żeby więcej takich przekazów i filmów mogło być dla was tworzonych i publikowanych. Pozdrawiam was. Do zobaczenia. Pa!